Rzeszowski koncert ma już swoją markę, ściąga tłumy z całej Polski. Tegoroczny odbędzie się 4 czerwca. Organizatorzy zapewniają, to nie będzie powtórka z rozrywki. Zapraszają na koncert najwspanialszy, najpiękniejszy i, jak zapewniają, niepowtarzalny. Wspólne śpiewanie, wspólna modlitwa, wspólne wielbienie Pana Boga najpiękniejszymi pieśniami, piosenkami religijnymi w aranżacji Marcina Pospieszalskiego przy fantastycznym, młodzieżowym, ponad 120-osobowym chórze. Zagra także orkiestra symfoniczna, a w niej wielu muzyków, którzy do Rzeszowa przyjeżdżają od lat. Ja jestem z Krakowa. Przyjeżdżamy tutaj razem z moją narzeczoną. Co roku gramy w orkiestrze, jestem kotlistą, moja narzeczona jest skrzypaczką. No i to, co nas przyciąga, to przede wszystkim wspólnota muzyków. Przyciąga mnie wspólnota, przyciągają mnie ludzie, którzy tutaj grają. No i ta muzyka, którą gramy i to, jak to wygląda na samym koncercie, że po prostu serce się wyrywa. Pomysłodawcą koncertu, na który Rzeszów zaprasza już po raz 13, jest Jan Budziaszek, perkusista z Kaldów. Co roku i w momencie, kiedy miksuję koncert ostatni, jak słucham już efektu, to boję się, że następny koncert już nie będzie na tak wysokim poziomie i nie uda nam się przeskoczyć. A tu się okazuje, że co roku znowu jest wyżej. Kładziemy coraz wyżej poprzeczkę. Wiele utworów wykonywanych na koncercie po raz pierwszy staje się później religijnymi szlagierami. Organizatorzy mają nadzieję, że tak będzie także w tym roku. Ci, którzy byli, to myślę, że nie trzeba ich zachęcać. Myślę, że mają w sobie pamięć o poprzednich koncertach i po prostu z chęcią przyjadą. W tym roku w repertuarze dodatkowo akcenty patriotyczne, bo koncert ma być także śpiewaną modlitwą za Polskę. Każdy...